Siemanko mordeczki, witam was w Szamateście. Tutaj jest babunia Zosiunia. Spróbujesz też babciu tych nuggetsów? No bo mam tutaj nuggetsy. Nuggetsy z kurczaka, panierowane, danie ekspres, prosto z Biedronki. Także, Okej, jak będzie jest okej, ekspres. dobrze babcia, okej. No to teraz tylko wyjąć, podgrzać. Mam już do tego ryżu trochę. No i co? I zabieramy się do testu. Dobra, zobaczcie, tak się to wszystko ładnie przysmażyło. Fajnie to pachnie. Teraz dokładamy ryż, troszeczkę kary na ryż. Zaraz będzie obiadek. Daj babci wszystko. Umieram z głodu. Cały ryżyk. Zaraz się widzimy u mnie w pokoju. No i jestem. Mam tutaj właśnie te nuggetsy. Je spróbuję, zobaczę jak to wygląda. Dobre mięsko. Dobre mięsko, aczkolwiek mogłoby być troszeczkę lepiej przyprawione. Tak, tutaj mamy akurat niektóre gry, muzykę, filmy. No i dwie super książki: Achromatopsja i Legia Mistrzów. Tak, jestem kibicem Legii. Wiem, co uratuje sytuację. No bo mówię wam, to wszystko jakby takie niedoprawione to mięso. Wiecie co? Sos słodkie chili. Tak. Właśnie. Babcia akurat spadła i jest troszeczkę niedoprawione to mięso. Uratuje to wszystko słodkie chili. Także do zobaczenia za chwileczkę. Okej, okay, mam tutaj sweet chili sos. Bardzo dobry sosik słodkie chili prosto z Lidla. W Lidlu kupiłem na tygodniu azjatyckim. No oczywiście to niestety na minus jest, że trzeba jeszcze doprawiać sosem, ale w sumie nie jest źle, jakby w ogóle było bez smaku, albo jeszcze gorzej, jakby w ogóle źle smakowało, to już by naprawdę było kiepsko. A tak jest ok. A, troszeczkę skapnęło, ale dobre sosiwo. Tutaj łyżkę sobie wziąłem na wszelki wypadek, jakby mi coś nie szło jedzenie tymi pałeczkami, ale widzicie, o. Bardziej nakryjąco. Akurat tak babcia zrobiła ten ryż. Dzięki babunia za ryżyk. Taki nakryjąco. I sytuacja opanowana, można by powiedzieć. Chociaż to, że jest właśnie trochę ten kurczak niedoprawiony, no to jednak na minus. Także daję czwórkę z minusem. I widzicie, też pałeczkami jest łatwo jeść, wbrew pozorom.
Dolna pałeczka jest nieruchoma. Rusza się tylko górna. Mimo wszystko dobre mięsko. Nie jest twarde. Mogłoby być troszeczkę lepiej przyprawione. I to wszystko. Można się najeść, tylko że jeszcze cena. 10 zł za paczkę takich właśnie takich kurczaczków, takich nuggetsów. Mogłoby być lepiej troszeczkę. Jakby to 7 zł kosztowało, to by było ok. Także będzie 4 minus. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Piona.